Wykwaterowałem się już z pokoju deluxe, zdałem starą kartę i pobrałem nową, która spoczywa obecnie bezpiecznie w mojej dłoni. Ta karta daje mi dostęp do apartamentu prezydenckiego, gdzie spędzę kolejną dobę. No a wy razem ze mną. Pytanie tylko, czy wszyscy się tam pomieścimy, no ale jest tylko jeden sposób, aby to sprawdzić. Zapraszam. W hotelu jestem już drugi dzień i krok po kroku oswajam się z tym, co mnie otacza. No wiecie, ja sporo podróżuję i wiele już widziałem, ale mam takie niejasne wrażenie, że dla gościa hotelowego, który przyzwyczajony jest do przestrzeni takich miękkich, jasnych, pastelowych, dywanowo-wykładzinowych, to może być spore zaskoczenie. No bo tutaj na podłodze mamy drewno, na ścianach beton, jest bardziej industrialnie, bardziej szorstko. Niemniej jednak ja nie ukrywam, że ta estetyka bardzo mi się podoba, bo jest moją estetyką. Ciekaw jestem, jak wy ją odbieracie. Wpisujcie w komentarzach, a ja powiem wam nieco więcej na temat apartamentu prezydenckiego. Apartament prezydencki ma 90 metrów kwadratowych i składa się z trzech pomieszczeń ustawionych w amfiladzie. Ja obecnie jestem w części dziennej, w której mamy dwa fotele, kanapę, stół, szafkę z minibarem, telewizor, no i przepiękny, narożny widok na katedrę. Na stole znajduje się już też pierwsza część wstawki powitalnej, na którą każdy gość mieszkający w apartamencie prezydenckim może liczyć. Druga część wstawki znajduje się na stole w jadalni, czyli za moimi plecami. Tam też oprócz stołu są krzesła i tam, jak sądzę, zjem jutrzejsze śniadanie, bo postanowiłem, że jutro zamówię je do apartamentu. Ostatnim pomieszczeniem, nie licząc oczywiście łazienki i toalety, jest sypialnia. Miejsc do odpoczynku, czyli do rozpieszczania czterech liter, jest w sypialni kilka, bo możemy się położyć na łóżku, usiąść na ławeczce albo wyciągnąć się wygodnie na szezlongu. Wszystko to określone jest przepięknym, narożnym widokiem. Tak, bo mamy tutaj dwustronną ekspozycję albo na dachy wrocławskie, albo na Odrę. Nie wiem, czy wiecie, ale projektanci, projektując ten hotel, latali nad tym miejscem dronem po to, aby zobaczyć, z którego punktu rozpościera się ładniejszy widok. Wiadomo, lepszy widok, wyższa cena. A skoro o cenie mowa, to warto wspomnieć, że ta jest podobno dla apartamentu prezydenckiego stała i wynosi 3000 zł. Na zniżki mogą oczywiście liczyć uczestnicy programu lojalnościowego Accor Live Limitless. Wiem. Tak czy inaczej, jest to sporo, ale wydaje mi się, że czasami warto. Wrocławski Ostrów Tumski jest jednym z niewielu miejsc na świecie, gdzie latarnie wciąż zapalane są ręcznie, zaś latarnik niezapalający to jeden z nieodłącznych symboli miasta. Mieszkając w tym hotelu, można podziwiać ten rytuał, bo latarnie są tuż obok. Restauracja hotelowa powinna hołdować idei gościnności i być atrakcyjną zarówno dla gości hotelowych, jak i dla osób z zewnątrz. I tak jest właśnie w przypadku restauracji Kraft. Ma nawet dwa wejścia, jedno od strony hotelu, a drugie od strony ulicy. Ja na przystawkę zamówiłem sałatę, pieczona rzodkiew z pikantnymi ziarnami, zaś na danie główne będzie halibut w sosie bania kałda. Jestem bardzo ciekaw tego, co za chwileczkę pojawi się na moim stole. Śniadanie na jutro zamówione, więc teraz czas na relaks. W łazience jest i prysznic, i wanna. W związku z tym krótka kąpiel w pianie i następnie sen. Do zobaczenia jutro. Czy może być lepszy sposób na rozpoczęcie dnia niż zjedzenie pysznego śniadania? Może być. Zjedzenie pysznego śniadania w apartamencie prezydenckim.
To, co wczoraj zamówiłem, dziś zmaterializowało się na moim stole. Wiem, że za tym słowem zmaterializowało kryje się praca ludzi, którzy to śniadanie przygotowywali i dostarczali. Za to jestem bardzo wdzięczny i oczywiście za chwileczkę przystąpię do jedzenia. Ja z kolei Was jako widzów za każdym razem namawiam do tego, abyście podczas dłuższego pobytu swoje pobyty nieco różnicowali. Czasami zjedzcie śniadanie w pokoju, szczególnie kiedy jest piękny, czasami w restauracji hotelowej. Wszystko to tworzy coś, co określamy mianem guest experience. No dobrze, ale znacie mnie. Dla mnie, żeby śniadanie było takie idealne, to brakuje tutaj jeszcze jednej rzeczy, czyli kieliszka prosecco. Dajcie mi chwilę. No i teraz możemy zaczynać nowy dzień. Te dwa dni w hotelu The Bridge minęły mi dosłownie jak kilka godzin. Ale może dlatego, że szczęśliwi czasu nie mierzą, a ja jestem bardzo szczęśliwy, pokazując Wam ciekawe hotele. Wy lajkujcie, subskrybujcie, a w komentarzach wpisujcie, czy hotel przypadł Wam do gustu, no i przede wszystkim, który jako kolejny chcielibyście z nami zobaczyć. A my widzimy się w kolejnym odcinku programu Hotelogia.